czasami istne szaleństwo. Przedszkolaki praktycznie ze wszystkich naszych publicznych przedszkoli, ale również niepublicznych, jak i szkół, zjawiły się dzisiaj w Strzegomiu na hali sportowej po to, żeby wspólnie rywalizować w corocznym turnieju przedszkolaków. Jak słyszymy, wierni kibice, rodzice, znajomi, dziadkowie z pięknymi transparentami, z pomponami kibicują naszym przedszkolakom, aby wspólnie rywalizowały. Oczywiście w tym wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa. Jak widzimy, wszyscy się świetnie bawią. Dobra atmosfera. Ja wszystkim przedszkolakom życzę udanych zawodów, ale co najważniejsze, wszystkie nasze przedszkolaki są dzisiaj zwycięzcami. Kibicujemy wspólnie, bawimy się, szaleństwo ogarnęło naszą halę. Jak widzimy, nasze przedszkolaki są fantastycznie przygotowane. Świetna kondycja, świetna forma, przepiękne koszule, przepiękny wystrój. To naprawdę wszystko zasługa naszych pań opiekunek, pań dyrektorek, które opiekują się naszymi dziećmi, ale też olbrzymie zaangażowanie rodziców. Rodziców, którzy za mną właśnie tutaj pomagają, podpowiadają, kibicują. To jest naprawdę ważne. Serdecznie wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie coroczne bardzo dziękuję i życzę wielu, wielu sukcesów.